I wracamy po niestety dłuższej przerwie. Troszeczkę się naszarpałem z tym przełącznikiem, ale udało się go poskładać. Płytka jak już była wyjęta, to pokusiłem się o wymianę też elektrolitów. Jest ich bardzo mało w tym wzmacniaczu ogółem. Jak widać, na płytach już końcówek mocy też elektrolity zostały wymienione. Miałem je pomierzyć, ale chyba w tym dokładnie pod spodem był już taki ten widoczny, że był wyciek z tego elektrolitu, więc możliwe, że to ten kanał, to chyba na ten kanał co się grzał. Aczkolwiek płytki mogły mi się pomylić, więc i tak damy jeszcze mu, że tak powiem, powodów, żeby się dobrze nagrzać i sprawdzimy za chwilę wszystko. Jeszcze raz miernikiem równość tych kanałów. Zamówiłem sobie, bo nie mogłem znaleźć już Dina, bo na razie musiałem się wlutować, żeby z generatorka sobie coś puścić. Ojej, przepraszam, chrypka. I na sam koniec zostanie nam jeszcze tutaj przelutować elektrolity, ewentualnie w płytce equalizera. Udało się trochę kupić osiowych. Raz źle powiedziałem, przepraszam. To są osiowe. Więc będziemy robili trochę zmian. Dodatkowo jeszcze chciałbym wam pokazać. Ojojoj. Z jakiegoś powodu mamy zwęglony ten R172. On jest w pętli wyjścia słuchawkowego. Więc tutaj prawdopodobnie ktoś coś za dużego podłączał do słuchawek. I po prostu on nie wyrobił, tak? Bo to jest 2W rezystor. W drugim kanale mamy praktycznie tą samą sytuację. Więc ja nie wiem, co ludzie podłączali do tych wyjść słuchawkowych, skoro z tyłu mają piękne wyjścia, powiedzmy piękne, do podłączania dużych obciążeń. Nie wiem, ale dobra. Weźmy się za pomiary, oscyloskop już się trochę rozgrzał. Generator w sumie już też chyba ma chęć. Ustawimy sobie 1 kilo, podłączymy sztuczne obciążenie, weźmiemy miernik i sprawdzimy, o co chodzi z tą nierównością kanałów. No i jako ciekawostkę dodam, że wpadł akurat, jak na szczęście, GS462 bodajże. Będę musiał w nim wymienić wkładkę, gumkę i prawdopodobnie fotorezystor od prędkości obrotów, bo to był główny powód jego wizyty tutaj, więc taka mikro renowacja, tak? Plus wiadomo, damy troszeczkę smaru na elementy wymagające smarowania, zobaczymy jak chodzi winda. Ale do czego zmierzam? Że ten gramofon pozwoli nam przetestować tak naprawdę to wejście, podkreślę, bo tam też w filmie się chyba pomyliłem, wejście gramofonowe i posłuchamy sobie kilku fajnych płyt. Teraz w Biedronce znowu coś fajnego wrzucili. W gramofonie będzie też audiotechnika założona, więc myślę, że nie najgorzej i pozwoli nam w pełni się nacieszyć brzmieniem, więc zapraszam na pomiary. Wzmacniacz jest wysterowany praktycznie do granic możliwości. Tutaj widać minimalne różnice i trochę dołki na zasilaniu, czyli na dolnym wykresie dla jednego z kanałów. To też jeszcze będzie trzeba sprawdzić na trimmerach dla przy końcówce mocy w ustawieniach. Możliwe, że już się zabezpieczenie włącza przeciwko temu, przeciwko przeciążeniu wcześniej, więc to będzie zaraz do wyregulowania. Ale załóżmy, że no gdzieś tutaj mamy bez przesteru jeszcze, tak, sztuczne obciążenie po jakichś 8 minutach. Pokazuje 40 stopni, więc chyba to może być nie najgorsze. Fakt, że to jest, zauważcie, 2 razy 25 W przy 8 ohmach, więc to jednak wentylator może się tutaj przydać, plus jakiś dodatkowy czujnik temperatury, żeby ewentualnie piszczał, jak przekroczymy podczas testu jakiś próg, na przykład rozlutowywania się już połączeń cynowych. Tyle pobiera nasz wzmacniacz w tym momencie. Można powiedzieć, że jest praktycznie maksymalnie wysterowany bez przesterów. Jest to około 125 W, czyli ma bardzo zarąbistą skuteczność, tak? 2 razy 25 W obciążenie 8 ohmów.
pobór 124 W i zróbmy trochę przesterów i zobaczcie, to nawet może wzrosnąć do tylu, ale to już wiadomo, to już prąd idzie, głośniki je niszczy praktycznie, no więc mała skuteczność jest tego wzmacniacza, ale za to jest ładny. Dobrze, sprawdźmy sobie, czy to co oscyloskop mówi to prawda, to też był tani oscyloskop, więc niekoniecznie te kanały ma równe. Załóżmy, że mierzymy sobie teraz, patrzcie, 14, około 14,80 jest na jednym kanale. O cholera, jest spora różnica. No to jest znacząca różnica, jeżeli oscyloskop nie kantuje nas w żaden sposób. Teraz użyłem, przełączyłem w tryb mono wzmacniacz. Dalej mamy 11,1. A w tym kanale jest to 14,2 w tym przypadku. Czyli tutaj definitywnie jest coś jeszcze nie tak z płytami wzmacniacza albo z regulacjami. Jeszcze tylko sprawdźmy sobie złącze słuchawkowe. Tak, weźmiemy sobie chyba tą masę. Czy też jest różnica na słuchawkach? 3,65 na... No ile? 1,63. No dobra. To jest mega różnica, praktycznie połowy na słuchawkach. Więc prawdopodobnie tutaj tkwi problem w rezystorach, ale nierówność dalej wynika z czegoś, więc musimy to zbadać i spróbować naprawić. Około 50 stopni ma nasze sztuczne obciążenie z cyklu badania wzmacniacza, dlaczego gra nierówno. Wychodzi na to, że tak się dopatrzyłem, że on już kiedyś był naprawiany. I co nas tutaj mogłoby zastanowić? Mamy zupełnie dwa inne tutaj tranzystory. Tylko ten i ten się różnią, tak? Prawdopodobnie mogą mieć troszeczkę inne wzmocnienie, więc tym zagadnieniem chyba się zajmę. Spróbuję znaleźć, prawdopodobnie ten T113 będę miał w tej formie, żeby wrzucić dwa takie same. I wtedy to porównamy, bo tutaj tak, BD138 są, BD137 też się zgadza. 257 w obu kanałach również jest. Tu para różnicowa jest na BC177. Tak, BC177B. I tutaj w obu kanałach siedzi B177. Tak, to jest jedyna różnica, którą widzę tutaj. Trzeba się tym zająć, trzeba na pewno to zrobić jednakowo. Do tego znalazłem mega fajną instrukcję do tego wzmacniacza z opisem regulacji, którą później wykonamy. Jednak tutaj też ten film, zanim dokonam regulacji, oddam go do klienta. Chciałem się poradzić kogoś, ponieważ mam problem z symetryzacją. Wiadomo, potencjometr 177 mamy tutaj. Okej, okay, ale gdzie jest 179? Coś mi tu nie pasi, no nie, po prostu to jest jedyna płytka, gdzie są jakieśkolwiek regulacje. Więc tu mamy problem, gdzie jest 179. 169. Też nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, czy ta instrukcja nie jest bardziej pod 503 napisana. I po prostu w 503 są delikatne różnice konstrukcyjne. Ja myślałem, że tylko kwestia wielkości transformatora i przełączników na przodzie i więcej się nie wgłębiałem, ale najprawdopodobniej jeszcze coś, czymś się różnią. Więc biorę się za szukanie tego tranzystora, żeby mieć dwa jednakowe. Proszę tutaj o wsparcie z tematem i myślę, że to już będzie finisz wzmacniacza. Następny film będzie z odsłuchów z gramofonem, testami po wymienionych kondensatorach i przepraszam za długą realizację tej naprawy. Do usłyszenia.